wytknęło go ze snu ciemność. Zostawił za sobą, gdzie czerwonawy, zadymiony obraz miasta pożaru i przeciwnika, gonitwę, wyważenie skały, która była tamtym człowiekiem. Gonił jeszcze odpływające wspomnienie, już z rezygnacją, i pozostała mu tylko znana dobrze z takich chwil refleksja, że w snach bywa dana rzeczywistość silniejsza i bardziej bezpośrednia od jawy, wyzbyta słów i przy całej swojej nieobliczalnej kaprysności rządzona prawem objawiającym się jako rzeczywistość. Ale tylko tam, w koszmarze, nie wiedział, gdzie jest, nic nie pamiętał. Wystarczyło rękę podnieść, aby się przekonać, ale miał ten bezwład zazwyczaj we własnej pamięci i usiłował dopingować ją do zeznań. Sam siebie oszukiwał. Bez ruchu przecież chciał po konsystencji posłania rozpoznać, gdzie się znajduje. W każdym razie nie była to koja. Błysk, lądowanie, iskry na pustyni, tarcza, jak gdyby